Także dzisiaj tylko wszystko narodowe. Także co, co, co? Co, co, co? A nie wiem, a warszawianka powinna wiedzieć. Taka uczona i ona nie wie, że ani trójcy nie ma wprawdzie, ani duszy jakiejś tam nieśmiertelnej, co w przestworzach lata. Ludzie szukają innych odpowiedzi. Przecież Janek Maciej to szukał i szukał. A że na Marsie wysoko, prawda, w górze. No, wszędzie wszystko. Ale z Biblii to nie chciał odpowiedzi. Z Biblii to nie chciał odpowiedzi. I ona potem nie wie. No Jezus do tych faryzeuszy powiedział, ponieważ mówicie, że widzicie, przecież ślepi jesteście. Bo oni po prostu żebrali u Pana Boga w sensie takim, że myśleli, że im wszystko wolno, że chwycili Pana Boga za nogi, a diabła za ogon i myśleli, że naprawdę wszystko im wolno. To tak wyglądają te groby pobielane. Tak wyglądają te groby. Piękni są, błyszczący, śliczni na zewnątrz, nawet zęby ich błyszczą, proszę Państwa. A wewnątrz pełni są łupiestwa i trupi kości. Łupiestwa, ile Państwo zobaczą, miliardów z tej Polski wywieźli. Tak, Radio Tok FM nadaje Eurokoncita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Prosta z Polski. No, co, kto? A kim ten ojciec Rydzyk? Tacy ciekawi to widzimy. A kto to Rydzyk? To takie pytania to zadaje sekta, bo na przykład jak państwo weźmiecie do ręki strażnicę, czy przewódźcie się u Świadków Jehowy, to tam nawet nie ma imienia i nazwiska, kto napisał i co. A temat tak ciekawy, tak człowieka pochłania, że człowiek nawet nie ma ochoty dowiedzieć się, kto to napisał, nazwisko, imię. Po co? Po co ci to potrzebne? Także tu jest, proszę Państwa, stara wiara, stary papież, stary tramwaj, kaszlą z tyłu, mohery kaszlą, kaszlą. System moherowy, piec kaflowy, nie ma świadków Jehowy. Im więcej, proszę Państwa, żebrzą, tym więcej kaszlą. No oczywiście, że dla odwrócenia uwagi. Biblia na bruku, Biblii nikt nie czyta, Biblia nikomu nie jest potrzebna. Także, jak już się w tego Boga nie wierzy, Pałac Kultury Stalina i Lenina, proszę Państwa, pomiędzy mydłem i powidłem w Warszawie.